Jesteśmy w bar pizza na Shellu i co wam muszę powiedzieć, byłem tu już niejednokrotnie, nie jedno danie już tu jadłem i powiem wam tak, że dzisiaj jest taki już ostateczna decyzja i ostateczne dogranie tego filmu z racji tego, że dzisiaj zaprezentuję wam, co też można zrobić, żeby zjeść zdrowo, czy można coś zmienić, jeżeli w karcie tego nie ma. Oczywiście cała karta Shella. Powiem wam tak, jadłem wszystko z tej karty, nawet włącznie z pizzami, ale rozchodzi się o dania obiadowe, czy dania z grilla, czy nawet zapiekanki. Wszystko jest naprawdę robione pod zdrowe jedzenie. Mogę nawet powiedzieć, że jako jedna z nielicznych restauracji, które swoje dania podaje w taki sposób, że są one zdrowe. Nie chcę używać słowa dietetyczne, ale zdrowe, czyli jeżeli przychodzisz coś zjeść i chcesz mieć, co do makro, nie ma rozpisanego makro, tak? Więc nie ma tutaj ile jest gram kurczaka, ile gram jest tam ziemniaczków, frytek, warzyw i tak dalej, ale na pewno mamy to podane w taki sposób, na przykład w zdaniu obiadowych jadłem, to był filet drobiowy z podżywkami duszonymi w sosie śmietanowym, z frytkami, z surówkami i on był grillowany. Więc nie w panierce. Jak najbardziej to też wam opiszę. Dodatkowo pikantne polędwiczki. Te pikantne polędwiczki z ryżem w sosie meksykańskim też są jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi, żeby zjeść coś zdrowego. Pieczeń z karkówki, gulasz wieprzowy, no to już takie dania mniej, ale na pewno można zjeść kuczek z warzywami, czy mamy bułek makaronu ryżowym. To jest też coś, co można zjeść, jeżeli szukasz zdrowego jedzenia. W tej karcie menu możesz, ile razy tu przyjdziesz, to za każdym razem możesz wybrać coś innego i to coś będzie zdrowe. I wymieniłem kilka, nie wszystko. Wiadomo, są też, jeżeli nie chcesz zjeść zdrowo, też są takie opcje. Dania z grilla. No i tutaj danie z grilla. Też jadłem każde danie z grilla. Dzisiaj zamówiliśmy pierwszy kurczaka z sosem ram. Z frytkami i sałatką, tak jak jest w menu. Zobaczymy, jak to będzie podane. A jadłem też zapiekanki ziemniaczane i powiem wam, że zapiekanki są mega. Pieczone ziemniaki to nie są puste kalorie, to nie są złe kalorie, to nie jest złe jedzenie. Też o tym pamiętajmy. Więc tutaj te zapiekanki jadłem z kurczakiem, z brokułem i cebulą. No jest z boczkiem, jeżeli ktoś chce bardziej keto. Bardziej tłusta, ale kurczak, brokuł, cebula mega, mega smaczna i też o tym opowiem. I co? No, sałatki tak samo. Na razie to tyle. Czekamy na podanie dzisiejszego dania. Zobaczymy, ocenimy, jak smakuje, czy jest zdrowe, a potem zrobimy małą korektę i zamówimy. Znaczy, chcę wam pokazać, że możecie się też odezwać, powiedzieć, że chcecie czegoś, coś zmienić, żebyście się nie mali wychodzić gdzieś do restauracji, jak trzymacie, macie jakieś swoje rozpisane posiłki, rozpisane makro, mikro nawet. I często tacy ludzie boją się wyjść gdzieś, bo jakby w tym filmie po raz pierwszy to rozjaśnia, boją się wyjść, żeby zjeść coś na mieście, bo nie wiedzą, ile to ma czego. I czy czasami nie wiedzą czegoś za dużo i tak dalej. Więc pokażę wam też, jak możecie poprosić o coś, żeby zmienić jakieś warunki w danym, jeżeli jest to możliwe do restauracji i żeby wtedy zjeść oczywiście zdrowo. To czekam. Dobra, jeszcze wam coś wrzucę. Cygara schabowa. Też jedno z takich czołowych dań tutaj. Też jest smaczne. Nie do końca jest to zdrowe, bo jest to schab. Zawijam takie rolatki dwie lub trzy. Dawno jadłem. Ale jest w panierce. Więc dlatego teraz wam tego tu nie polecę, chyba że chcecie po prostu spróbować. Ale jest jeszcze Dongro, też jest znana z tego ta restauracja. Duszone i świeże warzywa z ryżem, słodko-pikantnym sosem Tao Tao i grillowanym kurczakiem. Też jest mega. To jako danie obiadowe, bo jako sałatki tego nie można nazwać, ale to też jest... nie naje mi się tym, ale jest to mega przekąska. Przekąska, no niektórzy się tym najadają. Na pewno jest to zdrowe. Rozumiem, ja mam pytanie, czy mógłbym się dowiedzieć, ile jest w porcji frytek i mięsa?
frytkach? Frytek mięsa. Jeszcze mam takie jeszcze, czy mógłbyś raz to samo oddanie, tylko zamienić frytki na ryż i gotowane warzywa bez soli wyprosić. Mhm. Czyli pan, chce pan wiedzieć, ile tu jest gram wszystkiego, tak? Tak, tak. I takie same, tylko że zamienię sałatki, gotowane warzywa i ryż. Zaraz tak, 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 tak. Dobra, tak. Okay. Dziękuję. Także tego widzicie. Udało się. Za chwilę się dowiemy, co i jak. Więcej. Dobra, pokażę. Dobra, tak wygląda standardowa porcja i danie. No i jest to smaczne. Maciej, pierwszy się ram. Mamy fryteczki. I mamy sałatkę. Widać na prach, chyba na majonezie. Dobra, w międzyczasie się dowiedzieliśmy, że jednak nie ma gotowanych warzyw. Zostały wycofane. Ale mamy 200 gram surówki, 150 gram mięsa i 200 gram frytek. To jest 200 gram frytek. Dobra, frytki wiem, zobaczymy ten sosik. Jest na majonezie. Nie za dużo, ale jest. No i to pierwszy się ram. Nasze 150 gram mięsa. Ja, to jest nasz. Mega. Ten sos jest przekozacy. Dobra, ja jem i czekam na porcję. Aha, nie mam tych warzyw gotowanych. No to są miks sałatek, czyli biała kapusta, buraczki, to też jest ok. Chciałem masz tak zaświrować z tymi drobnymi warzywami. No ale buraki, biała kapusta też jest ok. To czekamy. No i pierwszej porcji już nie ma. Korzystając z chwili przerwy, czekając na drugie, mogę sobie pozwolić i wybieram taki właśnie czas, dni, na przykład dzisiaj miałem mocny, ciężki trening nóg, na którym straciłem ponad 1000 kalorii, plus do tego cardio, no to mam taką nadwyżkę teoretyczną, że zamiast jakiegoś normalnego posiłku zrobionego, przyrządzonego w domu, poszedłem właśnie, jak to można zjeść w restauracji, przy okazji pokazać to wam, jak dostępnie muszę normalnie zjeść, a jak próbuję to zmienić, żeby dostarczyć fajne makro. Mówię, następnym razem, bo jestem też w okresie takim przejściowym pomiędzy Redu a masą, masło Redu, więc mogę sobie pozwolić, żeby na redukcji przyjść i już wiedzieć, co zrobić konkretnie, żeby zjeść, żeby to zapotrzebowanie sobie uzupełnić. No, tak wygląda porcja po małych zmianach, po remake'u. I tak, mamy ryż, tu mamy 100 gram ryżu, no i widzicie, marchewka, biała kapusta i buraczki. 150 gram mięsa, 200 surówek i to jest posiłek, można powiedzieć, nawet w pełni, fit. Tak sobie pozwolę powiedzieć, dobra, ten sos jest coś tam, no ale to do smaku, już nie przesadzajmy. No mega to wygląda. Zabieram się, no tu już muszę zdetektować, nie będę wam mówił, jak smakuje buraczki, marchewka, biała kapusta czy ryż. Zabieram się do jedzenia i co? I mamy, tak podsumowując, właśnie, podsumowanie. Mamy konkretną restaurację na mapie miasta Dzierżoniów, w której wiele dań w karcie są zdrowe same w sobie. A po rozmowie z obsługą można z niektórych dań, które chcemy zjeść lub wiemy, że mogą być dobre, smaczne, a chcemy tylko zrobić małe zamiany, mały remake, można również otrzymać dobre, zdrowe, smaczne danie, więc zdecydowanie polecam.